Znowu loser i witajcie w oczekiwanej serii, a raczej kontynuacji serii Assassin's Creed 1 i powracamy z uderzeniem. Siedziałem 2 dni sobie, żeby nadrobić zaległości. No i wracamy. Jak widzieliście lub nie, na moim Facebooku, do którego zachęcam, wszystkie linki macie oczywiście w opisie. YouTube ma możliwość publikowania filmów w 60 fpsach. No tak, psy za oknem, norma. Altair, it seems my students do not fully understand what it is to wield the blade. Perhaps you could show them what you know. No dobrze, pomogę wam. Ale kontynuując, na YouTube jest możliwość 60 fpsów. Dlatego nagrywam 60, bo mi sprzęt na to pozwala. Będę wrzucał rok ten film, ale będzie się opłacało. Dobra, F i counter attack. Otrzymaliśmy w końcu... W końcu możliwość, żeby cokolwiek robić. W kierunku walki oczywiście, bo wcześniej... Wcześniej po prostu umieliśmy, nagle zapomnieliśmy i znowu nam się przypomniało. Ale taki jest Assassin's Creed. Exit tutorial jest. To jak pamiętacie lub nie, jak nie, to zapraszam do moich poprzednich odcinków. Zabiłem takiego typka, który zaligał innego. Się trochę działo. Gonili mnie i takie sprawy. A tymczasem mamy jakąś misję znowu w tym innym mieście. Znowu drogę musimy całą przeżyć. To może dam wam tutaj timelapsa. No i miłego oglądania i słuchania muzyczki. Dobrze, to przeszliśmy przez magiczny portal. A tak naprawdę przez ładowanie się po prostu świata kolejnego. Jak widzicie, asasyni są wszędzie. No a my po prostu musimy jechać dalej. Tutaj oczywiście wszystkie wieże już zwiedziłem. Zrobiłem tą jedną misję, którą w poprzednich odcinkach także wykonałem. No bo musiałem wszystko oczywiście odwzorować od zera. I wszystko powinno być tak samo, oprócz tam kilku punktów widokowych więcej teraz odkrytych. Zdaje mi się, że to nie powinno przeszkadzać, no bo po prostu to tylko pokazuje mapę i tam daje trochę zdrowia pasku. Pasku zdrowia. Zdrowia pasku. No i oczywiście już nas atakują, tutaj jakieś straże czy coś. Nie będę się nimi przejmował. No i jedziemy na górę. Jedziemy na górę. No. Ach, no i pewnie nie mówiłem, nie wspomniałem jeszcze. Przynajmniej sobie nie przypominam, że gram na maksymalnych ustawieniach, czyli teraz możecie się tutaj cieszyć widokiem gry. Bo naprawdę jest niczego sobie. Jeśli będziecie chcieli, będę mógł w kolejnym odcinku pokazać przedstawienie, znaczy porównanie najniższej do najwyższej grafiki. Ale to chyba powinno być jasne, że lepsza grafika jest o niebo lepsza. W sumie sama nazwa mówi za siebie. Ale to jest wam powiem ze skrajności w skrajność. No po prostu oszom ułamiająca różnica, nie mielibyście teraz na pewno tak pięknego widoku. Konio, jeszcze nie pora na umieranie. Czy to tutaj? Nie, kurde. Wróćmy.
Znowu chcecie walczyć, a ja nie chcę. Gdzie ja tutaj źle pojechałem? Oto jest pytanie. Pytania trzeba stawiać i często zadawać. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Fuck yeah. No to zjeżdżam z powrotem na dół. Chyba, że ja muszę z konia zejść, a to inna sprawa. A może gdzieś tam dołem dojadę. Dobra, jedziemy. Zjadę może najpierw do tej wioski. Wow. Nie wiem, co to było. No ale jedźmy teraz w prawo. Albo w lewo. Chodźmy tam. Bo tam przynajmniej widać jakąś drogę, czy cokolwiek. A na prawo to nie mam pojęcia, gdzie się kierować. Tutaj? Tutaj? Dobra, już tak nie spinajcie. Zatka. Nie, no tutaj też nie wiem, gdzie jechać. Wybierzemy sobie tą flagę. Koń sobie dalej pojechał, spoko. Spoko. No jednak tam się kierujemy, no bo... Tu, kamero. Uspokój się, keep count. Jedziemy w górę, wyżej. Jak nas przestaną, a raczej mnie przestaną szukać. No nie, Altaira. No dobra, spoko. Chciałem powiedzieć, że wezmę łyk wody, ale chyba nie jest mi to dane dzisiaj. A przynajmniej na ten moment. Tutaj mnie jeszcze nie było. Z tego co pamiętam i sobie przypominam. Wyjmę miecz, żeby wyglądało jakoś. Nie wiem, fajnie. Pojedźmy sobie tam. Bo chyba ta droga w dobre miejsce prowadzi. Dobra, schowaj ten miecz. No. I zmierzamy do kierunku, do naszej destination, do, nie wiem, przeznaczenia. Tak. O, cel podróży, tak. Do naszego celu podróży. Nie wiem, czemu miałem taką zwiechę. Prawie jak mój stary komputer. Nie widzisz mnie. Wy także nie. Schodzę z konia i przerwa na wodę. Dobra, i wchodzimy na konia i jedziemy dalej. Ja. W górze jest jakaś flaga? Nie ma, to nie chce mi się. Znaczy, nie chce mi się. Kurde, konie. Nie będę tam wchodził, bo nie ma potrzeby po prostu. 17! Jej! Jeśli byście nie pamiętali, to powtórzę, że nie będę zbierał tego wszystkiego, chociaż jeśli tak jakoś po drodze jest, to czemu by nie? Może za to będzie jakiś bonus? Maybe. No, chodź to! Really? Oh, what the fuck? No, tu jest nożyk. Gij. Teraz życie musi się odnowić. A ja myślałam, że można też ukrytym ostrzem walczyć, a tu nie. Jej, 8 na 100. Nie wiem, zaskoczę po prostu. Oczywiście asasyn. Asasynowi się nigdy nogi nie łamią. To można skakać. Nie ma mapy tak w ten sposób. Gdzie my? Jerozolima, to chyba tak, no. Zaraz przy tym byliśmy, oczywiście musiałem mapę sprawdzić.
Jar carriers can easily break your cover if you cause them to drop what they're carrying. Ale palce. Prostokątne i krzywe. No. Jedziemy. Dojedziemy do celu i myślę, że skończę odcinek. O, najpierw przedstawienie oczywiście Jerozolimy. Wiecie co? Tak na dobre zakończenie. Jeny, schodź i chowaj ten miecz. Tak na dobre zakończenie w sumie. Czemu by nie? Zaznacz tamtego z przodu. O. Nie. Dobra, mieczek. What do you want? You have something to say? Bijemy się. To jest moc kontry. To jest moc kontry. Bum. No czekam na kogoś z was. Pokażę moc kontry. To jest moc. No, atakuj. BUM! BUM! Kontra! BUM! Jeszcze dwóch. Jeszcze... A nie, trochę więcej. Ale tak jakoś fajnie idzie. BUM! Aj! Uderzył mnie, musiał, no po prostu mam musiał, no. Co, uciekacie? Nie ma, jeszcze jeden był. Był jeszcze jeden, o właśnie. No cześć. Bum. Jebut! I po wszystkich. Tak więc widzicie, to jest oczyszczanie terenu z takich... No, niedobrych, nieczystych rzeczy. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Serie. Co do serii to właśnie. No nic, zobaczycie wkrótce co do serii. Wszystkie linki macie w opisie potrzebne. A ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, do obejrzenia poprzednich odcinków. Niestety na starym kompie jeszcze takie trochę lagujące i niespasowane. Ale tutaj z tego miejsca dziękuję za oglądanie tego odcinka. I nara!